Witam wszystkich, oto w ostatnim odcinku najprawdopodobniej z modyfikacji Boomshack. I oczywiście po wielu próbach sobie przypomnienia, gdzie była kryjówka Gilberta, w końcu sobie przypomniałem. A zresztą poczekajcie chwilę, zapomniałem czegoś zrobić. Po prostu zapomniałem włączyć przeglądarki w tle, a ja wolę unikać, żeby mi nic tam w tle jeszcze dodatkowo nie chodziło, ponieważ no, procesor mi świruje czasem, jak za dużo aplikacji chodzi w tle i nagrywam. Szybciej się przegrzewa wtedy, o. No ale najprawdopodobniej będzie to już ostatni odcinek z tej owej modyfikacji, ponieważ większość misji chyba wykonaliśmy tak, jak powinny być wykonane, przedłużać misji tak... Znaczy modyfikacji tak, że nie mam zamiaru dla innej misji, w której idziemy tylko i znajdujemy sobie broń. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Dobra, nawet idziemy do naszego ten. Dzień dobry, panie Kurczak. Krew gorsza kara zabarwiła śnieg na czerwono. Tego się obawiałem, słusznie postąpiłeś. Mam nadzieję, że przodkowie zmiłują się nad jego duszą. Porozmawiaj teraz z Nurszakiem, ma dla ciebie nowiny. Znajdziesz go przed więziennymi drzwiami. Przed więziennymi drzwiami, mówisz? Kucharz? Aha, jeszcze te pozdrowienia od tego, do tego Faroka. Bo gdzie ten Farok nieszczęsny będzie, co? Ja naprawdę nie wiem, który to jest ten Farok i teraz chodzić i szukać jego Faroka. Wojownik, Tumpak, Elitka, Durkarz. A i znowu mi się zbiera na kichanie. Elitka. No kurde, no. A bez jajec. Zresztą, ej, gdzie jest moja skóra? A, dobra, jest tutaj. Już myślę, że mi się to zgubiło na amen. Świt do rana. No i nie wiem, gdzie jest ten nieszczęsny Tarok, no naprawdę. Wszędzie są ci orkowie, a Taroka nie ma, no. Elita, elita. Dobra, jeszcze zaryzykuję i sprawdzę sobie tutaj. Elita, elitka. Z tym kucharzem on tam nic nam nie powie. Elita, elita. O, Farok, dobra. Pozdrowienia twojego brata Saroka. Dziękuję, Boomshaku. Aha. Za hordę, Farok, za hordę, Boomshak. Dobra, czyli faktycznie już nie ma nic tak bardziej szczególnego. Że hordę, że hordę. Przed więziennymi drzwiami, tak? Urszak powiedział, że masz dla mnie jakieś nowiny. Tak, Boomshak, i to dobre nowiny. Zostałeś oddelegowany do stolicy. Zostaniesz tam podniesiony do najwyższego odznaczenia. Poza tym będziesz w końcu mógł poślubić Bakkę. Dostaniesz w tym tygodniu urlop. Cieszę się razem z sobą, Boomshaku. Do stolicy dotrzesz statkiem. Dalsze rozkazy otrzymasz od starszych na miejscu. To rzeczywiście dobre nowiny, ale potrzebuję jeszcze prezentu ślubnego dla Bakki. O tym też pomyślałem, jak wiesz, jestem dobrym złotnikiem. Przynieś mi 10 bryłek, a odkuję ci wspaniały naszyjnik. Jedyny problem w tym, że złoto jest bardzo rzadkie na wyspie. Będziesz musiał je poszukać bardzo dokładnie. Życzę ci dużo szczęścia, Boomshaku. Dziękuję, Nurszaku. Uczynię Bakkę najszczęśliwszą panią. Mam bryłki. No stan, ale popatrz, jak one świecą. Bakka będzie prześliczna, znaczy przeszczęśliwa. Zabiorę się zaraz za twoją pracę. Idź przygotowywać się teraz do wyjazdu. Wróć do mnie za jakiś czas. I co? To byłoby na tyle? Po prostu urlop i będzie musiał poślubić Bakkę. Bukkę chyba, kurde. Dobra, no to idziemy spać po prostu. Już tak myślisz, w Bukkę chyba, a nie w Bakkę. Stara moneta. Po co ci ta stara moneta, panie poczciwy orku?
Dobra, chodźmy do tego naszego złotnika. Powiemy mu, że już jest okej. Ej, jestem gotowy do podróży. Jesteś pewien, może pobyć jeszcze w góry czy dolinie. Nie. Z tego co wiem, będzie inna misja od... Smoka, który nam da zlecenie poszukiwania lepszej broni dla nas i po prostu będziemy musieli iść, pozabijać wszystkich i na końcu wziąć broń i koniec gry, więc nie ma co przedłużyć, po prostu kończymy. I właśnie, to byłoby na tyle z tej krótkiej modyfikacji do Gothica. Następna seria będzie to Życie Złocieja i The Cemetery, które ma wyjść za niedługo. Pod koniec chyba tego miesiąca, ale nie dam jeszcze głowy. Po tych krótkich modach najprawdopodobniej zaczniemy Wiedźmina i Dark Sagę. Więc trzymajcie się ludzie, na razie.